Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dość dużą popularnością cieszyły się do tej pory rankingi różnych produktów spożywczych głównie, które do tej pory zrobiłam. Dlatego postanowiłam zrobić dla Was nowy ranking, ponieważ temat orzechów i tego, jakie orzechy są zdrowe, jakie jeść, szczególnie na keto, to są pytania, które mi często zadajecie, dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o orzechach, kto może je jeść, kto nie, jakie są ich wartości odżywcze, a może jakie są przeciwwskazania, no i właśnie jakie orzechy możemy wybierać, czy to na keto adaptacji, czy na low carbie, czy na żywieniu ketogenicznym. Zapraszam! Orzechy są na pewno bardzo bogate odżywczo i rzeczywiście chociażby w tych rankingach właśnie gęstości odżywczej produktu są dość wysoko. Mają dość dużą ilość białka, to też zależy od rodzaju orzechów, ale o tym sobie powiemy. Mają dobre tłuszcze w dużej mierze, mają też błonnik i mają dużo mikroelementów, także są rzeczywiście często wybierane. No i przede wszystkim wiele osób je lubi i są taką fajną przekąską na keto i nie tylko. Natomiast na początku zaczniemy sobie od tego, że nie każdemu orzechy będą służyć. Przede wszystkim u osób, które mają skłonności do alergii, orzechy niestety bywają bardzo silnym alergenem, co możemy potwierdzić w testach, ale po prostu niektóre osoby, jak zjedzą orzechy, to mają wysypkę, boli ich brzuch, czy na przykład czują takie specyficzne swędzenie w jamie ustnej i to właśnie są oznaki, że orzechy no, nie są dla nich. Natomiast jeżeli nie masz problemu z alergią na orzechy, to w jakich wypadkach warto na nie uważać? No na przykład jeżeli chcemy schudnąć, jesteśmy na żywieniu redukcyjnym, to taka miseczka orzechów, a nawet zobaczcie, to nie jest pełna miseczka, to jest 100 gramów. Orzechy są bardzo gęste kalorycznie, bo takie 100 gramów, w zależności od rodzaju orzechów, ja tu akurat mam mieszankę, to jest od 570 do nawet ponad 700 kilokalorii na taką miseczkę. To są no, maksymalnie 3 garście orzechów, a jeżeli mamy skłonność do podjadania albo bardzo lubimy orzechy, no to nie jest trudno, na przykład sobie siedząc i gdzieś tam mając pod ręką większą miskę czy opakowanie orzechów, naprawdę nie jest trudno takie 100 gramów zjeść, no i automatycznie serwujemy sobie w okolicach 600 kilokalorii, także one są kaloryczne i o tym należy pamiętać. Kolejna sprawa jest taka, i to niektórzy zarzucają orzechom, że one mają kwas fitynowy. Kwas fitynowy jest taką substancją, która ogranicza wchłanianie substancji odżywczych, więc orzechy z jednej strony są bogate odżywczo, ale z drugiej strony zawierają ten kwas fitynowy. On nie jest zły, ale jakby wszystko w nadmiarze może nam zaszkodzić i jeżeli rzeczywiście chcemy zadbać o to, żeby przyswajanie tych substancji odżywczych było jak największe, to możemy ten kwas fitynowy neutralizować, zmniejszać jego ilość poprzez moczenie orzechów. Nie moczymy kilograma orzechów na raz, bo one nam wtedy spleśnieją. Ale jeżeli na przykład mamy taką porcję czy garść orzechów, którą chcemy zjeść następnego dnia, to po prostu wieczorem można je namoczyć. Niektórym one smakują, a niektórzy twierdzą, że po prostu namoczone orzechy to już nie orzechy, bo tak fajnie nie chrupią. Więc ja też jakby nie zmuszam Was do tego i nieraz sama sobie przegryzę takie nienamoczone orzechy, bo myślę, że też nie ma co popadać w skrajności. Natomiast na pewno moczenie orzechów jest metodą na ograniczenie kwasu fitynowego. Ale to nie tylko kwas fitynowy orzechom jest zarzucany, bo ostatnio rzeczywiście coraz częściej w pewnych środowiskach można się spotkać z tym, że orzechy są niezdrowe i takie stwierdzenie krąży. I po części jest ono związane z tym, że orzech jest, no jakby nie w ten sposób rośnie na drzewie, tylko jest w skorupce i ta skorupka jest twarda. A skoro ona jest twarda, to znaczy, że roślina chce jakby zabezpieczyć ten produkt, ten swój owoc przed tym, żeby go ktokolwiek zjadł i tym samym nie jest to najlepszy produkt dla nas ludzi.
Jest taka teoria, na przykład w środowiskach właśnie carnivore, osób, które odrzucają jakby praktycznie wszystkie węglowodany i rośliny. Dlatego jakby z tym też się możecie spotkać i jedna z rzeczy, która właśnie, o której jest mowa, to jest duża zawartość lektyn w orzechach. Jedna z rzeczy jest taka, że rzeczywiście lektyny mogą być szkodliwe, bo to są takie białka, które w naszym organizmie mogą mieć działanie prozapalne, mogą rozszczelniać nasze jelita, mogą właśnie sprzyjać stanom zapalnym, powstawaniu alergii. Natomiast to też nie jest tak, że właśnie, zobaczcie, wszystko jest albo czarne, albo białe, bo lektyny mają też korzystne działanie. Mogą działać przeciwbakteryjnie, mogą działać przeciwwirusowo i to dawka stanowi truciznę. Dlatego też, no jakby według mnie, ja nie mam takiej, wiecie, fazy na to, że wszystkie lektyny musimy ograniczać i są złe, bo też nie wszyscy odczują jakieś negatywne ich konsekwencje. Tym bardziej, że jeżeli jesteśmy na żywieniu ketogenicznym, to wiele lektyn już sobie ograniczyliśmy, bo lektyn jest całkiem sporo, na przykład w ziemniakach, w soi, w różnych strączkach. Te produkty i tak nam odpadają, więc według mnie, jeżeli jesteśmy zdrowi, jeżeli dobrze się czujemy po orzechach, to nie jest produkt, który rzeczywiście każdy musi ograniczać i z niego rezygnować, a wręcz uważam, że może on mieć bardzo dużo korzystnego działania i potwierdzają to badania naukowe. W opisie filmu macie link do mojego artykułu, gdzie też te badania dla osób bardziej dociekliwych podlinkowałam. Natomiast to, co rzeczywiście jakby jest korzystnego, jeżeli chodzi o orzechy, to ich profil kwasów tłuszczowych między innymi sprawia, że mają one właśnie działanie przeciwzapalne. Nie wszystkie, zaraz sobie przejdziemy do tego rankingu konkretnie danych orzechów. Natomiast one potrafią obniżać nam LDL, czyli ten umownie nazywany zły cholesterol, a podnosić HDL, czyli jakby poprawiać właśnie tą relację lipoprotein. Dodatkowo mają fajne działanie przeciwmiażdżycowe, mogą wpływać korzystnie na pracę naszego serca, na pracę naszego mózgu. Więc naprawdę jakby wiele badań potwierdza korzystne działanie różnego rodzaju orzechów na nasz organizm. Także te fitosterole, które właśnie są odpowiedzialne za te poprawy parametrów cholesterolu, czy wiele antyoksydantów, to są na pewno rzeczy na plus, jeżeli chodzi o orzechy i możecie sobie jeszcze szerzej poczytać na ten temat w badaniach, które dla Was przygotowałam, które opracowałam. Natomiast mamy badania, że właśnie przy nowotworach, przy cukrzycy mają one korzystne działanie, przy chorobie sercowo-naczyniowej, że działają przeciwmiażdżycowo, przeciwzawałowo, a nawet u niektórych osób właśnie poprzez niwelowanie stanów zapalnych mogą jakby zmniejszać śmiertelność w danych jednostkach chorobowych. To wszystko są opracowania naukowe, po które możecie sięgnąć, ale my teraz przechodzimy do rankingu i już Wam mówię, czym się tutaj będziemy kierować. Oczywiście wiele osób na keto, a szczególnie na ketoadaptacji, stara się ograniczać co węglowodany, więc to na pewno jest jedno z kryteriów, natomiast jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja nie jestem zwolenniczką ograniczania przewlekle węglowodanów w dużej jakby ilości, tak radykalnie podchodzenia do tego, dlatego rzeczywiście są pewne orzechy, które nie są najlepszym wyborem na ketoadaptacji, ale już później na keto w umiarkowanych ilościach większość orzechów możemy jeść. Sprawdzimy sobie też profil kwasów tłuszczowych, te, które są bardziej przeciwzapalne, a które są bardziej prozapalne. No i też popatrzymy sobie na tą kalorykę, także to są rzeczy, którymi się zajmiemy. Pierwsza rzecz to jest opracowanie na stronie Diet Doctor, no bo tam skupiają się właśnie w dużej mierze na tym i to jest jedyny w sumie tutaj, jedyny rozróżnik, czyli które orzechy mają najmniej węglowodanów. I zobaczcie, że orzechy pekan, orzechy brazylijskie mają 4 gramy węglowodanów netto na 100 gramów orzechów i makadamia mają 5, więc te pekan brazylijskie i makadamia są wymieniane właśnie jako takie najlepsze na keto adaptacji. Natomiast po drugiej stronie spektrum znajdują się zdecydowanie orzechy nerkowca
I nerkowiec to też jest ten orzech, na który warto zwrócić uwagę, bo wiele osób go uwielbia. One są pyszne, smaczne i wręcz takie trochę słodkie jak na orzechy. No i właśnie one mają powyżej 20 gramów węglowodanów na 100 gramów. Czyli jakbyśmy mieli taką miseczkę, nie miseczkę, to jest pół może miseczki albo 1/3, czyli powiedzmy takie 3 garście samych nerkowców, to na ketoadaptacji większość osób osiągnie swój limit węglowodanów netto, już jedząc same orzechy, nie mówiąc o tym, no, że pasowałoby zjeść coś jeszcze. Także na te nerkowce uważamy, też dość sporo węglowodanów mają na przykład pistacje, natomiast no, pozostałe orzechy to jest w granicach do 10 gramów węglowodanów na 100, więc przy umiarkowanych ilościach to jest ok, ale ja sama w tej mojej miseczce i w miksie orzechów też mam nerkowce, także już jakby, tak jak mówię, uważam, że później też nie powinniśmy świrować i jakby w ogóle wystrzegać się nerkowców, dlatego że one też mają właśnie inne korzystne działanie, o którym już Wam mówię. Pierwsza rzecz jest taka, no, że skoro one mają dużo węglowodanów, a nie tak dużo tłuszczów, to też mają najmniej kalorii, bo około 550 kalorii na 100 gramów. A na przykład makadamia, które mają bardzo niską ilość węglowodanów i są świetnym źródłem dobrego tłuszczu, no już tych kilokalorii mają ponad 700. Także zobaczcie, jest to całkiem spora różnica. Natomiast nie kierujemy się tutaj samymi kaloriami. Jeżeli chodzi o białka, bo białka też są ważne, również na keto są ważne i akurat orzechy nam dostarczają dobrego białka, a roślinnego, to tutaj rzeczywiście najwięcej białka będą miały, o dziwo, orzechy ziemne. Orzechy, które wiele osób w ogóle po nie nie sięga, bo stwierdzają, że one są takie bezwartościowe. Otóż to też są według mnie mity. I orzechy ziemne mają na 100 gramów ponad 25 gramów białka. I też sporo białka mają migdały. One są też fajnym źródłem białka, bo 21 gramów tego białka znajdziemy w migdałach. Pistacje również mają go sporo. I to są takie 3 rodzaje tych orzechów, które rzeczywiście w to białko są bardziej bogate. Natomiast przejdźmy sobie teraz do tego profilu kwasów tłuszczowych, bo tutaj też krąży dużo mitów. Na pewno najbardziej prozapalne, można by powiedzieć, czyli mające najwięcej kwasów omega-6, a nie omega-3, czy nienasyconych, najwięcej tych kwasów omega-6 mają orzechy włoskie. I teraz, słuchajcie, to nie znaczy, że my musimy ograniczać orzechy włoskie, ponieważ po pierwsze, to nie jest tak, że w ogóle my nie potrzebujemy kwasów omega-6. To tak jak z tym kwasem fitynowym, tak jak z lektynami. Natomiast rzeczywiście we współczesnym żywieniu, szczególnie przetworzonym, jest dużo już tych kwasów omega-6, dlatego powinniśmy już na nie uważać z pożywienia. Ale jak odżywiamy się pełnowartościowo, naturalnymi, nieprzetworzonymi produktami, to i tak nie będziemy mieć aż tak dużo omega-6 i jakby nie musimy się aż tak bardzo tym przejmować. Dlatego, że na przykład w orzechach włoskich jest też najwięcej, paradoksalnie, kwasów omega-3, czyli tych przeciwzapalnych, bo ogólnie kwasów omega-3 w orzechach wcale nie ma tak dużo i tak naprawdę orzechami, które w ogóle je zawierają, to właśnie są orzechy włoskie i w śladowych takich, no, w śladowych ilościach, powiedzmy, pozostałe orzechy i tutaj jeszcze makadamia ich mają trochę więcej niż pozostałe. Dlatego też, zobaczcie, najwięcej niby omega-6, ale też mają całkiem dużo omega-3 i właśnie dlatego mówi się, że ten orzech włoski, który tak swoją budową, nie wiem, czy tutaj mam jakiś orzech włoski, mam kawałeczek, przypomina trochę mózg, właśnie bardzo fajnie na ten nasz mózg działa właśnie dzięki temu tym kwasom omega-3. Więc ja nie uważam, że to są złe orzechy, dlatego że mają najwięcej tej omega-6. Sporo omega-6 też możemy znaleźć w brazylijskich w porównaniu do reszty. Najmniej na przykład jej mają orzechy makadamia, te, które też mają mało węglowodanów. Ale tutaj naprawdę ja tą omega-6 bym się jakoś bardzo nie przejmowała. I tutaj obwiniane laskowe czy orzechy ziemne wcale tych kwasów omega-6 też dużo nie mają. Natomiast przejdźmy sobie teraz do kwasów jednonienasyconych, bo to są tak zwane MUFAS, to są te niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe również,
które są ważne, a o których nieraz zapominamy i takie traktujemy po macoszemu, albo w ogóle nie myślimy o tym, że istnieją, bo się nauczyliśmy, że są nasycone i nienasycone, czyli omega-3, omega-6, więc te przeciwzapalne staramy się używać. Natomiast bardzo właśnie działanie przeciwzapalne, dobre dla naszego serca, mózgu, dla naszych komórek, dla naszych mitochondriów, mają kwasy jednonienasycone. I w nie najbogatsze są właśnie orzechy makadamia, czyli te też najtłustsze, które mają najwięcej kilokalorii. No właśnie te kalorie siedzą w tych orzechach, w tłuszczach jednonienasyconych, ale także całkiem sporo mają ich orzechy laskowe, po które też niektórzy wcale nie sięgają. Natomiast jak popatrzymy ogólnie na orzechy, to one w większości właśnie są świetnym źródłem tych jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, bardzo dobrych i bardzo mających korzystny wpływ na nas. No może oprócz orzechów włoskich, które akurat tych jednonienasyconych mają mniej, bo mają więcej kwasów omega-3 i także omega-6. Natomiast jakby nie będziemy tutaj się może rozgraniczać na konkretne orzechy, bo na przykład migdały mają więcej witaminy E, ale ogólnie orzechy mają dużo właśnie magnezu, manganu, który jest takim mikroelementem, który też jest ważny, cynku, miedzi. Także one są naprawdę bardzo bogate w wiele składników odżywczych. To myślę, na czym możemy się skupić, to po prostu wybieramy te orzechy, które nam najbardziej smakują, z tym zastrzeżeniem, że na ketoadaptacji uważamy z nerkowcami, bo one rzeczywiście mają sporo węglowodanów. I jeżeli chodzi o jakość orzechów, to to też jest ważne, bo nieraz podczas przechowywania, zobaczcie, że my te orzechy zazwyczaj już dostajemy, tak jak na przykład ten orzech brazylijski, czy na przykład orzechy makadamia, one są normalnie w skorupce, ale my ich nie kupujemy w skorupkach, tylko już obrane i tym sposobem podczas złego przechowywania, zanim nawet je kupimy, może w nich rozwijać się pleśń. Także pod tym kątem uważamy na orzechy, bo rzeczywiście to może być największym problemem. I dlatego też w orzechach ziemnych ta pleśń bardzo często może występować, więc staramy się kupować po prostu orzechy dobrej jakości. Jeszcze orzechy brazylijskie są fantastycznym źródłem selenu i to jest ważne, bo selen jest bardzo nam potrzebnym pierwiastkiem, a jest go ogólnie w pożywieniu mało. Jest on między innymi, ale nie tylko, bardzo ważny dla pracy naszej tarczycy, ale tutaj też pamiętajmy, że nie w każdych orzechach brazylijskich będzie taka sama ilość selenu, a dodatkowo przyswajanie tego selenu i wchłanianie jest już zależne od naszego układu pokarmowego, bo jeżeli źle reagujemy na orzechy, jeżeli mamy jakieś dysbiozy, no to prawdopodobnie akurat z orzechów brazylijskich niekoniecznie będziemy aż tak dużo tego selenu czerpać. Więc ja bym nie zastępowała u osób, które rzeczywiście potrzebują uzupełnić niedobory selenu, nie zastępowałabym go jakby tej suplementacji tylko orzechami brazylijskimi, bo nie wiemy do końca, na ile to się wchłonie. Natomiast na pewno ja w takich moich mieszankach czy w przepisach dla moich podopiecznych stosuję właśnie migdały, stosuję orzechy makadamia, orzechy brazylijskie, orzechy pekan. I na nich się opieram, a dodatkowo po prostu możecie sobie dodać, jeżeli na przykład, tak jak mój mąż i dzieciaki, uwielbiacie pistacje, to super, czemu nie wziąć pistacji? Oczywiście orzechy włoskie właśnie dla naszego mózgu i to są te orzechy, które też tutaj dostajemy na miejscu w naszej strefie geograficznej, więc to też jest fajne. Także wybierajcie to, co lubicie, no i pamiętajcie też o tym, że ta ilość ma znaczenie. Jak chcecie przytyć, to jedzcie orzechy. Natomiast jeżeli nie chcecie, to po prostu uważajmy na to, żeby sobie nie dostarczyć dodatkowego na przykład 1000 kilokalorii na dobę z orzechów, no bo to już u niektórych osób może być całkiem sporo, już nie mówiąc o masłach orzechowych, które jeszcze bardziej są skondensowane i taka jedna łyżka to może być też kilkaset kilokalorii, więc naprawdę całkiem sporo. Ale orzechy jak najbardziej jestem na tak. Oczywiście z gwiazdką i z pewnymi zastrzeżeniami, ale to tak jak przy wszystkim, po prostu musimy do naszego żywienia podchodzić indywidualnie i dopasowywać to do nas samych. Dajcie znać, które to są Wasze ulubione orzechy, co sądzicie na ten temat i czy takie serie rankingów Wam pasują. Ja czekam na Wasze komentarze, pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!